Witam serdecznie w piątkowym kąciku gracza. Dzisiaj omówimy sobie grę Wiedźmin 3 Dziki Gon, stworzoną przez znane studio CD Projekt Red. Wiedźmin 3 Dziki Gon wywołał na świecie niemałe trzęsienie ziemi i słusznie. Sprzedał się w kilku milionach egzemplarzy. Gra zapewnia pełną szczegółów, piękną wręcz grafikę i świetnie wyreżyserowane animacje. Doskonałą klimatyczną muzykę, ciekawy system rozwoju, pełny niespodzianek, pięknych lokacji, wrogów i skarbów świat oraz wreszcie nietuzinkowych bohaterów i wciągającą fabułę. To wszystko sprawiło, że na polu roleplayów Wiedźmin w tej chwili rządzi niepodzielnie. W grze sterujemy Geraltem, którego profesją jako Wiedźmina jest tępienie szkodników. Jednak nie mamy tu na myśli szczurów czy kretów, a widłogony, mantikory, topielce, nekery czy też gryfy. Z racji wykonywanego przez Geralta zawodu, ludzie nie są względem niego zbyt przychylni, więc na wszelki wypadek nosi on ze sobą dwa miecze: srebrny na potwory oraz stalowy na ludzi. Kontrolę nad Geraltem przejmujemy w czasie, gdy szuka on swojej, biorąc pod uwagę wyboiste koleje losu między nimi, powiedzmy, że partnerki, Yennefer, która jest czarodziejką, a która prosi go o spotkanie w bardzo ważnej sprawie. Myślę, że dalej nad przygodami Geralta nie będziemy się tutaj rozwodzić. Poznaje z pewnością każdy, kto gustuje w dobrych grach. Albo czytał prozę Sapkowskiego. Co chcę jednak w tej kwestii przekazać, to fakt, że ta gra jest niczym świetnie wyreżyserowany film. Brakuje tu nudnych wątków, questy dzielą się na dobre, bardzo dobre i wybitnie dobre. Jednak nie mówię tutaj o tym, co w nich będziemy robić, tylko jak jesteśmy w nie wprowadzani oraz z nich wyprowadzani. Czasami ograniczają się one do świetnych, a jakże, dialogów, a czasem będziemy mieli seans kinowy z kilkunastominutowymi animacjami. W kwestii dźwiękowej szczególnie wyróżniają się dwie rzeczy. Pierwsza to niesamowita wręcz muzyka, która oddaje niesamowicie klimat absolutnie każdej lokacji i sytuacji. Ogromny wkład w jej tworzenie ma polski zespół Percival Schuttenbach, grający słowiański folk metal. Sprawdzając swego czasu opinie o soundtracku w Wiedźminie 3, bardzo często spotykałem się z deklaracjami, że soundtrack właśnie z gry Redów wylądował u wielu, wielu graczy w grupie najlepszych ścieżek dźwiękowych w grach ever. Drugą kwestią jest, jak zawsze zresztą, świetny voice acting, który przy całej swojej zamierzonej teatralności brzmi bardzo dobrze i, co rzadko się zdarza, swojsko. Gdy czytałem sagę Sapkowskiego, dokładnie tak wyobrażałem sobie dialogi. Także panowie, CD Projekt Red, szapoba. Rozgrywka również będzie rozpieszczać graczy. W ogromnym świecie przygotowanym przez Redów wszędzie jest coś do roboty. Za każdym drzewem i pod każdym kamieniem czeka na nas przygoda i jakaś nagroda. Czasami będziemy siekać potwory na bagnach, czasami bandziorów w krzakach, innym razem walczyć z pikującym na nas gryfem, a jeszcze kiedy indziej grać w gwinta z pijanym jegomościem z tawerny, by po chwili lać się z nim po gębach. Czeka nas także prowadzenie wielu rozmów, tropienie, rozwiązywanie zagadek, w tym jedną kryminalną, godną powieści Agaty Christie, czy wreszcie poszukiwanie skarbów i schematów uzbrojenia. Warto również zwrócić uwagę na masę easter eggów, takich smaczków, które tutaj się w grze pojawiają. Można na przykład się natknąć na słowa z piosenki zespołu Wary z Manx, widziałem Morwa Cień. Jest nawiązanie do Gwiezdnych Wojen, do 50 twarzy Greya, do Fight Club. No, masa jest takich ciekawostek, które można w tej grze znaleźć. A także trzeba przyznać, że Redzi świetnie się bawili. Jeden ze skalnych troli, których można spotkać na wyspie Skellige, po przeczytaniu jego imienia odwrotnie, w odwrotnej kolejności, brzmi Władyka Kasia. I rzeczywiście taka pracownica w CD Projekt Red jest. Gorąco polecam wam wszystkim Wiedźmina 3 Dziki Gon. Zapewnia on naprawdę wiele godzin świetnej zabawy. Zapraszam na kolejny odcinek. Cześć!